Temat konferencji, wiadomo, jest trzydniowy festiwal, który jest wszędzie obecny. On jest robiony z myślą o przyszłorocznym jubileuszu 700-lecia miasta Lublina. Chcemy pokazać jako społeczność prawosławna, że prawosławie na tych ziemiach i w Lublinie było i jest obecne od wieków, że to prawosławie było tutaj wcześniej niż Unia Brzeska, czy też rozbiory Polski. Chcemy też powiedzieć, że być może Lublin nie zawsze był najważniejszy na mapie prawosławia na tych ziemiach, ale był ważnym ośrodkiem, co może świadczyć nam, że tak Państwo byście zobaczyli tutaj tych hierarchów, którzy są umieszczeni na ścianach, to każdy ma, wielu ma z nich podpis biskup tytularny lubelski. Organizatorami tego festiwalu jest Prawosławna Diecezja Lubelska-Chełmska, Instytut Prawosławnej Kultury w Lublinie oraz Bractwo Świętych Cyryla i Metodego z kołem terenowym w Lublinie. Przedstawiam księdza arcybiskupa Abla, który jest ordynariuszem diecezji, księdza Andrzeja Konochowicza, który jest dyrektorem Instytutu Kultury Prawosławnej w Lublinie, pana profesora Krzysztofa Leśniewskiego, profesora katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest szefem Rady Programowej tego festiwalu, oraz pana Sławomira Wyspiańskiego, który jest przewodniczącym koła tronowego tego Bractwa Świętych Cyrylometrego tu w Lublinie. Przed oddaniem głosu wpierw dla księdza arcybiskupa chciałbym to jeszcze powiedzieć, że festiwal jest skierowany do wszystkich, nie tylko prawosławnych. Wszyscy są zaproszeni, wszystkie wejścia są otwarte, bezpłatne. Zapraszamy wierzących, niewierzących, prawosławnych, rzymskich katolików, wszystkich tych, którzy w jakiś sposób interesują się czy samym prawosławiem, czy też jego historią tu na tych ziemiach. Dziękuję bardzo. Księdza arcybiskupa, kilka słów. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że ten zamiar, żeby w jakiś sposób zaprezentować tradycję Kościoła prawosławnego, ziścił się poprzez to, że zaangażowały się nasze instytucje działające w ramach naszej diecezji lubelsko-chełmskiej i powstaje wspaniała okazja, żeby zaprezentować dziedzictwo tradycji Kościoła prawosławnego w Lublinie. Tenże trzydniowy festiwal, słowo, obraz, śpiew. Kultura prawosławna dla Lublina nie była nigdy obca. Od zarania historycznych czasów tutaj na Czwartku Lubelskim była wybudowana pierwsza drewniana cerkiew. Później po pożarze jej miejsce zastąpiła ta świątynia, która jest dzisiaj katedrą naszej diecezji lubelsko-chełmskiej pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego. Kiedy dla Kościoła prawosławnego nastąpiły trudne czasy w okresie średniowiecza, kiedy zadany był najbardziej bolesny cios historyczny poprzez podpisanie Unii Brzeskiej, wtedy przyszli dla nas z pomocą swoją bracia Grecy, którzy wybudowali świątynię Narodzenia Najświętszej Marii Panny na ulicy Zielonej, która dzisiaj służy jako kościół. To w tych trudnych czasach dla Kościoła prawosławnego była jedyna świątynia grecka właśnie w Lublinie. Okres historii miasta dla społeczności prawosławnej przynosił wielokrotnie mnóstwo trudnych momentów, trudnych doświadczeń i kiedy dzisiaj stoimy u progu Wigilii tego wielkiego świętowania, jubileuszu 700-lecia miasta Lublina, ja myślę, że dla podkreślenia tej wielokulturowości Lublina miłym akcentem jest właśnie zorganizowanie tegoż festiwalu prawosławnego, który się zakończy miłym akcentem, prezentacją tego szczególnego piękna, które ma takie walory zbawcze, śpiewu liturgicznego, co przyniesie na pewno wielki zachwyt nie tylko dla naszych wiernych, ale dla wszystkich sympatyków Kościoła prawosławnego, a tacy w mieście Lublinie są. I jestem przekonany, że ta wspaniała inicjatywa tutaj organów formujących ten festiwal wpisze się w pewną tradycję i może dobry Bóg pobłogosławi, że kolejne lata będą rozbudową tej wspaniałej idei, która będzie promowała i wielokulturowość lubelską i
będzie najlepszą promocją świadectwa dla naszego Kościoła Prawosławnego Diecezji Lubelsko-Chełmskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy księdzu biskupowi. Pan profesor Krzysztof Leśniewski, przewodniczący Rady Programowej tego festiwalu. Idea tego festiwalu ma długą tradycję, ponieważ pierwsze takie spotkania odbyły się już w latach 90. To jest też tak, że to szukanie jedności pomiędzy chrześcijańskim wschodem i zachodem na tych terenach, tak jak przed chwilą Władyka powiedział, ma wiele set lat, ale również w tych czasach najnowszych, w związku z powstaniem Instytutu Ekumenicznego, nabrała nowego wymiaru. W momencie, kiedy Władyka został tutaj ordynariuszem prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, zaczął szukać możliwości współpracy tak, żeby przedstawić prawosławie jako rzeczywistość chrześcijańską równie uprawnioną jak i Kościół katolicki, co dla tożsamości kulturowej Lublina ma ogromne znaczenie. I w tym właśnie dziele my jako Instytut Ekumeniczny, a zwłaszcza Katedra Teologii Prawosławnej, której jestem szefem, staraliśmy się zorganizować różnoraką działalność, zarówno kulturową, jak i wydawniczą. I w latach 90. zorganizowaliśmy kilka takich imprez, które określaliśmy jako dni spotkania z prawosławiem. I teraz po kolejnych 20 latach wracamy do tej idei, ale jakby też ubogaceni tym doświadczeniem wieloletniej współpracy. Jeżeli chodzi o samą ideę tego naszego festiwalu, to trzeba się odwołać do istoty prawosławia. Prawosławie jest rzeczywistością, która angażuje całego człowieka ze wszystkimi jego zmysłami. I dlatego też przedstawienie wiary w Boga w Trójcy Przenajświętszych Osób wymaga zaangażowania zarówno zmysłu wzroku, jak i słuchu. Dotyczy sfery intelektualnej, sfery rozumowej, jak i też dotyczy sfery uczuciowej i zaangażowania człowieka w taki sposób, żeby on całym sobą odkrywał bogactwo, to bogactwo, jakim jest chrześcijaństwo. Dlaczego taki układ tego festiwalu, mianowicie słowo, obraz i śpiew? Po pierwsze dlatego, że wiara jest ze słuchania i tym, co najważniejsze w chrześcijaństwie, to jest Słowo Boże, które w momencie, kiedy jest usłyszane, buduje struktury wiary. Już święty Paweł nauczał, że wiara jest ze słuchania. Ikona jest takim właśnie słowem, które przedstawione jest w sposób symboliczny i dociera do wyobraźni człowieka, przemienia jego umysł poprzez właśnie odwołanie się do zachwytu nad niestworzonym pięknem, które w ostatecznym swym kształcie jest Słowem Bożym. I poprzez ikonę też człowiek podlega przemianie i odkrywa, że jest bytem rytmicznym, ponieważ ikona otwiera go na śpiew. W śpiewie to Słowo Boże, które jest usłyszane, staje się słowem zinterioryzowanym, czyli uwewnętrznionym. I w momencie, kiedy przedstawiamy rzeczywistość chrześcijaństwa właśnie w taki sposób, żeby odwołać się do struktur wiary człowieka, do jego wyobraźni, do tego, czym żyje na poziomie swoich pragnień, zarazem pomagamy mu, żeby na nowo odkrył potrzebę zachwytu nad rzeczywistością Boga i człowieka. I w ten sposób prawosławie jest, można by powiedzieć, religią terapeutyczną. I nawet dla ludzi niewierzących spotkanie z pięknem otwiera ich na
szukanie czegoś więcej niż to, co doświadczają na co dzień w tym bardzo zmaterializowanym świecie. Także mamy nadzieję, że poprzez właśnie ten festiwal pomożemy nie tylko w budowaniu mostów pomiędzy tradycją wschodnią i zachodnią w chrześcijaństwie, ale również pomożemy wielu ludziom, którzy szukają, mają jakieś poczucie piękna, a nie potrafią odnaleźć się w naszych rzeczywistościach eklezjalnych, w naszych kościołach. Dziękuję panie profesorze. Ksiądz Andrzej Konochowicz, dyrektor Instytutu Kultury. Kilka słów o Instytucie może. Instytut Kultury Prawosławnej w Lublinie powstał w 2013 roku jako instytucja prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej, obejmująca nie tylko tę Lubelszczyznę, ale również cały zasięg diecezji lubelsko-chełmskiej. Wraz z powstaniem instytucji każdy rok przynosi nowe owoce, każdy rok rozwija tą instytucję w różnych aspektach działalności. W sferze wydawnictwa instytut ma doświadczenie w wydawnictwie kartograficznym, wydawnictwie zwartym, również wspomaga wydawnictwa czasopism różnego rodzaju, ale również realizował różne projekty z władzą samorządową, czy to lokalną, czy też na poziomie Urzędu Marszałkowskiego. Projekt Wschodnie Słowiańskie Dziedzictwo Kulturowe Lublina jest do tej pory największym wyzwaniem Instytutu Kultury Prawosławnej. Jest to jeden z większych projektów, który już w swoich doświadczeniach Instytut ma. I warto też wspomnieć, że przy okazji tego projektu odbywa się lubelski konkurs plastyczny Ikona jako rozmowa z okno, rozmowa z Bogiem. Czyli konkurs skierowany do całej społeczności szkół ponadgimnazjalnych pobierających naukę w szkołach Lublina. Jest on zorganizowany przy współpracy wizytatora religii prawosławnej diecezji lubelsko-chełmskiej. Na dzień dzisiejszy wpłynęły prace od uczniów, jury ocenia merytoryczność tych prac i również pod względem estetycznym, czy też zgodnych z regulaminem. I w czasie festiwalu zostaną rozdane nagrody oraz dyplomy dla uczestników tego festiwalu. Myślę, że festiwal Wschodniosłowiański Dziedzictwo Kultury Lublina jest tylko pewną zachętą do rozwijania różnych inicjatyw tego Instytutu. Dziękuję księże Andrzeju. I pan Sławomir, krótko o tym, czego państwo jeszcze żeście nie znaleźli, czy w internecie, czy też w tych materiałach, które później to są dla państwa oczywiście. Prosimy panie Sławomirze. No cóż, ja mogę dodać do swoich przedmówców. No może tylko powiem taką rzecz, że przy organizacji tego przedsięwzięcia, trzydniowego festiwalu, spotkaliśmy się z bardzo fajną reakcją różnych środowisk w Lublinie. Kongenialne zaangażowanie Zamku Lubelskiego, Muzeum Lubelskiego, gdzie odbędzie się pierwszy dzień, czyli poświęcony słowu, gdzie będą trzy wykłady, ale również później duchowa gratka dla i melomanów, ale nie tylko, bowiem koncert w kaplicy Trójcy Świętej, gdzie zaśpiewają w stylu bizantyńskim siostry z monasteru w Turkowicach, które reprezentują poziom europejski, poziom śpiewu bizantyńskiego. To może być rzeczywiście wielka gratka. Mam nadzieję, że nie będzie klęski urodzaju i się zmieścimy w tej kaplicy. Drugi dzień cieszy się największym powodzeniem, bo myśmy również zaangażowali w ten festiwal Domy Kultury. Tam rozdystrybuowaliśmy informacje i spłynęło bardzo wiele zgłoszeń osób zainteresowanych uczestniczeniem w warsztatach z pisania ikon. Także tutaj rzeczywiście bardzo jesteśmy mile zaskoczeni. No i trzeci dzień, śpiew, też dużym powodzeniem się cieszy. No koncert galowy, myślę, że zgromadzi, tak jak styczniowy koncert, który robiliśmy, też 600 osób, który się odbędzie w Collegium Maius. Natomiast z powinności takiego organizatora powinienem wspomnieć, że no, tego typu przedsięwzięcie bez pieniędzy by się nie odbyło.
Czyli tak, uzyskaliśmy wsparcie finansowe z Urzędu Miasta, z Wydziału Kultury, jak również z Urzędu Marszałkowskiego, oraz od organizacji Fundacja Dialog Narodów, Mecenasa Kultury. Także dzięki tym instytucjom ten festiwal będzie mógł się ziścić. To z mojej strony byłoby tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący.